Siemacie, z tej strony Base Driver. Zapraszam na pierwszy film w 2021 roku, czyli krótkie podsumowanie 2020. Na początek chciałbym Wam przypomnieć o mojej stronie www.basedriver.pl. Znajdziecie tam trochę rzeczy, których nie ma tutaj. Na przykład miksy, czyli zestawienie zdjęć gratów z różnych okolic. Wbijaj się, bo warto. Zajrzyjcie też na mojego Face'a Instagrama, gdzie pojawiają się na przykład powiadomienia o nowych wpisach na stronie, czy filmach na tubie oraz różne inne randomowe dobrutki. Tymczasem w 2020 roku wrzuciłem 26 filmów, z czego 3 jeszcze pod starą nazwą, czyli Basista za kierownicą, a tak wyglądała pierwsza dziesiątka tych, które oglądaliście najchętniej. Miejsce 10. Toyota Camry V20 Kombi. Jedno z największych marzeń prywaciarzy późnego PRL-u, które również mi bardzo przypadło do gustu. Miejsce 9. Ford Taurus. Wcześniej testował go Motobieda, ale i tak prawie 3000 oglądaczy kliknęło odnośnik i obejrzało przynajmniej fragment. Miejsce 8. Toyota Carina 2 z wizytą w salonie Toyoty w radości. Sam miałem wiele radości jeżdżąc nią po Wawrze. Miejsce 7. GMC Yukon. Prawdziwy podwójny cheeseburger z bulgoczącą V8. Na ramię, z napędem na tył i tandetnymi plastikami w środku. Poproszę. Miejsce 6. Volvo 240 z silnikiem z Volkswagena LT, czyli szwedzka erotyka zmieszana z niemieckim pornolem. Miejsca w bagażniku styknie na nakręcenie i jednego, i drugiego. Miejsce 5. Skoda Favorit. Całkiem sympatyczny, rzetelny sprzęt, który udowadnia, że w późnych demoludach można było zrobić coś przyzwoicie. Szkoda, że nie za bardzo chciała ze mną współpracować. Miejsce 4. Fiat Regata z klekotem pod maską. Wygodny, powolny, gnijący i dość nudny jak na tak zwanego jagdtimera. I wchodzimy na podium. Miejsce 3. Deo Espero. Ulubiony samochód taryfiarzy końca lat 90., później zaś wszelkiego rodzaju grzybiarzy i kapeluszników. Zaskakująco przyjemny w jeździe. Szkoda, że większość już wyginęła i jeszcze większa szkoda, że nie zrobili kombi. Miejsce 2. Film, który kosztował mnie zdecydowanie najwięcej mojej własnej kasiory. Graty z oferty Panka, czyli Kaszlak, Duży Fiat, Poldon, Syrena i Trabant 1.1. Ogólnie trauma przerywana kilkoma chwilami frajdy i dowód na to, że szkalowanie RWP-owskich, a w szczególności PRL-owskich i post-PRL-owskich odpadów motoryzacyjnych jest niemalże gwarancją wyświetleń. A ostatecznym dowodem na to jest test, który spośród tegorocznych filmów zyskał najwięcej wyświetleń, czyli Polonez Karo z silnikiem diesla. Beznadziejnie zmontowany, koszmarny w prowadzeniu gniot z bardzo dobrym silnikiem, który jednak zupełnie tu nie pasował, tak samo jak Polonez nie pasował już do lat 90. Za to ewidentnie pasował do tego kanału, bo od drugiego miejsca na liście dzieli go ponad 12 tysięcy wyświetleń. Spośród filmów o tematyce basowej największym powodzeniem cieszył się test Harley'a Bentona PB50, który zresztą od wiosny mieszka ze mną pod jednym dachem. Bardzo zacny sprzęt za nieduże pieniądze, polecam fanom vintage'owych brzmień. Najciekawsze jest jednak to, że gdybym nie ograniczał się tu do filmów, które wrzuciłem w tym roku, w zestawieniu znalazłoby się sporo starszych, które wrzucałem jeszcze jako basista za kierownicą, choćby Mercedes CLK, który należał podówczas do Szczepana z automobilowni. Drugie miejsce pod względem liczby wyświetleń w tym roku. Citroen C5, czwarte miejsce, czy moje własne Volvo V70, które znalazło się na miejscu 5. Wybór samochodów, które podobały mi się najbardziej, jest trudny. W czołówce na pewno znalazłby się Yukon i obie Toyoty, wysoko również uplasowałbym 240, którą jednak wolałbym z innym silnikiem. Ale jeżeli miałbym wybrać tylko jeden samochód, którym jeździło mi się najlepiej, byłby to Mercedes R129, czyli SL Szczepana. Przepraszam. Łatwo za to wskazać największe zaskoczenia oraz pojazd, który był zdecydowanie najgorszym, czym jeździłem nie tylko w tym roku, ale w ogóle. Z aut, które pozytywnie mnie zaskoczyły, warto wspomnieć Espero i 500, ale największym zaskoczeniem był Trabant. Mimo koszmarnej jakości tworzyw w środku i przerażenia, że takie coś produkowało się jeszcze na początku lat 90., dał mi tyle frajdy z prowadzenia, że zdecydowanie wygrywa w tej kategorii. Natomiast najgorszym wehikułem, za którego kierownicą miałem nieszczęście zasiąść, była zdecydowanie Syrena. I tak, z rozmysłem używam tu zwrotów pojazd i wehikuł. Z testowanych basów, których w tym roku było 5, w tym 2 moje, bezapelacyjnie najfajniejszym był Washburn Status S1000. 80 z pełną gębą, świetne brzmienie, bardzo dobra jakość wykonania, fantastyczna stylowa plus przystawki Bartolini. Tak, poproszę. I to tyle na dziś. Wbijajcie na mojego Face'a, Insta i oczywiście na stronę www.basedriver.pl, a ja tymczasem wracam do edycji filmów, które nagrałem jeszcze w zeszłym roku. Do najbliższego!